tymi zagadnieniami zarówno praktycznymi, jak i teoretycznymi, czy też prawnymi. I dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat zagadnienia, o którym mimo iż od półtora roku mamy takie możliwości, wielu ogrodników jeszcze nie wie, nie słyszało, a może po prostu im to umknęło. Zajmę się redukcją dawek i mieszaniem, co dzisiaj jest już prawnie dozwolone, mimo iż takich informacji nie znajdziecie Państwo w etykiecie instrukcji stosowania, ale mniej więcej tu są zagadnienia, które poruszę podczas wykładu. Proszę Państwa, 14 czerwca 2011 roku, to nie jest błąd 2011 roku, weszło w życie w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach w jednakowym brzmieniu, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009, traktujące o dopuszczeniu środków ochrony roślin do użycia. W tym rozporządzeniu jest też sporo praktycznych informacji dla użytkowników środków ochrony roślin. Trochę żeśmy się borykali, mówię, my borykaliśmy się, ale głównie myślę o Ministerstwie Rolnictwa, z interpretacją niektórych artykułów tego rozporządzenia i jesienią 2011 roku na stronach Ministerstwa Rolnictwa ukazało się oficjalne stanowisko odnośnie niektórych artykułów. To jest właśnie adres, link do strony, gdzie możecie Państwo te wszystkie prawne informacje znaleźć. Obecnie w tym stanowisku Ministerstwa Rolnictwa, które przyjęło brzmienie tego rozporządzenia Unii Europejskiej, jest informacja, że obowiązek przestrzegania zapisów etykiety instrukcji stosowania został ograniczony jedynie do tych aspektów, które mają związek z bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem użytkownika środka ochrony roślin, bezpieczeństwem środowiska naturalnego. W takim razie dzisiaj praktycznie wszystkich sadowników obowiązuje przestrzeganie maksymalnej dawki środka ochrony roślin, która to dawka jest uwzględniona i jest podana w etykietach instrukcjach stosowania, maksymalnej liczby zastosowań tego środka w sezonie wegetacyjnym, okresu między ostatnim zastosowaniem środka a zbiorem, czyli konieczne jest przestrzeganie karencji. W przypadku redukcji dawek albo zabiegów w systemach dawek dzielonych również konieczne jest przestrzeganie przez Państwa okresu między jednym zabiegiem a drugim tym samym środkiem ochrony roślin, co również jest podane w etykietach. I tu jest taki przykład, szybciutko chciałam Państwu pokazać. Zapisy etykiety, maksymalna dawka, przykładowo 3 kg, maksymalna liczba zabiegów 3, odstęp między zabiegami minimum 7 dni, karencja 3 dni. Tutaj drobnym drukiem takim podałam również informację, która często występuje w etykiecie, zalecana przez producenta środków ochrony roślin dawka. Ona może się różnić od tej maksymalnej, jak tutaj widzicie Państwo, jest granica podana, natomiast nigdy producent środka nie przekroczy tej dawki maksymalnej. Jeśli chodzi o kolejne zapisy, nie macie Państwo obowiązku teraz przestrzegania tej minimalnej dawki. Mimo iż będziecie mieć w etykietach podane granica od do, to o ile musicie przestrzegać dawki maksymalnej, dawka minimalna jest już zależna od Państwa w tym momencie oraz możecie również mieszać środki ochrony roślin ze sobą. Wyjątek istnieje wtedy, kiedy w etykiecie rzeczywiście macie Państwo wskazane, że nie należy mieszać preparatów ze środkiem olejowym na przykład albo z innymi produktami. Tego nie możecie Państwo zaniechać. Natomiast jeżeli takich informacji nie będzie, możecie mieszać teoretycznie wszystko ze wszystkim. Odpowiedzialność prawna.
za te praktyki dotyczące redukcji środków ochrony roślin i efektów działania mieszaniny, którą Państwo sporządzicie według własnej receptury, odpowiedzialność spada na Państwa. Jeżeli dojdzie na przykład do uszkodzeń uprawy, do uszkodzeń sprzętu, nie będzie efektu działania danej mieszaniny lub środka w zredukowanej dawce. Jeżeli okaże się, że w wyniku badań produktu finalnego zostaną przekroczone istotnie dopuszczalne normy, nie możecie się Państwo niestety ubiegać o odszkodowania do kogokolwiek. Do producenta środka, do dystrybutora, czy też osoby, która na przykład w formie tabeli mieszania podała Państwu na łamach jakiegoś czasopisma, tudzież ulotki, wskazówkę, że dany środek można mieszać plusikiem zaznaczając. Niestety możecie oczywiście próbować wystąpić na drodze cywilnoprawnej o odszkodowanie, ale raczej nie macie szans, żeby zwrot kosztów strat poniesionych uzyskać. Także za to macie wolność, ale za tą wolność odpowiadacie sami. Jeśli chodzi o redukcję dawek, często jest ona rzeczywiście w praktyce uwzględniana, jeśli chodzi o herbicydy. Również w przypadku fungicydów czy zoocydów jest to uzasadnione, kiedy mamy do czynienia z różną fazą rozwoju rośliny. Inną dawkę możecie zastosować, jeżeli oczywiście uważacie to za sensowne. Na początku sezonu, kiedy liści jest jeszcze niewiele, zupełnie inaczej możecie się zachować, jeżeli drzewa są już w pełnym ulistnieniu, dodatkowo mają wyrośnięte owoce. Jeśli tą odpowiedzialność przyjmiecie na siebie, to chciałabym tutaj pokrótce poinformować o takich podstawowych zasadach, w jaki sposób mieszać, uzyskiwać te mieszaniny, aby uzyskać roztwór fizycznie spełniający Państwa wymagania, to znaczy, który mógłby być klarowny, mógłby zostać użyty do zabiegu ochrony. Podstawowa zasada. Mieszanie i próby na mieszanie w mniejszych ilościach, oczywiście takie na początku sezonu, radzę wykonywać w pomieszczeniach, do których nie mają wstępu osoby postronne, myślę szczególnie o dzieciach, ale oczywiście jakieś zwierzęta gospodarskie czy coś takiego. Te pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane, wietrzone, tak żeby nie doszło do zatruć, bo wiadomo, jeżeli złączymy dwa preparaty, może ulatniać się, mogą tworzyć jakieś związki lotne. Także mieszamy środki, pozostawiamy roztwór na jakiś czas i do pomieszczenia wchodzimy ponownie, aby ocenić efektywność tego naszego działania, jak zachowuje się ostatecznie mieszanina. Mieszamy do mieszania i do sporządzania mieszanin oraz również pojedynczych środków przestrzegamy zasad bezpieczeństwa osobistego, czyli używamy wszelkiego rodzaju rękawic, fartuchów, kombinezonów, ubrań specjalistycznych, obuwia, maseczek na twarz, oczy, osłony głowy. Wszystko co jest podstawą, jest konieczne, żebyście Państwo przestrzegali dla własnego dobra i bezpieczeństwa. Proszę Państwa, fizycznie, żeby ta mieszanina była jak najlepiej przygotowana, rozprowadzona, żeby wszystkie środki się ze sobą mogły połączyć. Tutaj jest taka tabela i tą tabelę też macie w materiałach konferencyjnych. Kolejność mieszania poszczególnych środków. To jest znane z życia powszechnego, natomiast na początku do mieszania przystępujemy do połączenia preparatów w postaci proszków, granul, potem kolejno dodajemy koncentraty, zawiesinę kapsuł, zawiesinę emulsji, środki o konsystencji olejowej, koncentraty do sporządzania emulsji,
W ostatniej rubryce macie Państwo podane symbole, które towarzyszą często nazwom, a są to skróty właśnie od tych opisowych form użytkowych. Potem koncentrat w formie zawiesiny i na końcu koncentrat dyswerbujący najczęściej kisiadi uwag. Tutaj tak pokrótce kolejność mieszania, czyli woda, do tej wody, jeżeli przystępujemy oczywiście do sporządzenia mieszaniny nawozów ze środkami ochrony roślin, więc do wody najpierw dodajemy roztwór mocznika, proszę pamiętać, ja może niekoniecznie muszę o tym przypominać, ale dochodzi wtedy do dość dużego obniżenia temperatury cieczy użytkowej. Warto może dodać w tym momencie trochę ciepłej wody, aby ta ciecz nie była zbyt chłodna, żeby nie doszło do uszkodzenia rozgrzanych roślin zimną cieczą. Potem kolejno roztwór nawozów mikroelementowych, do takiej mieszaniny roztwór środka ochrony roślin i na końcu dodajemy adiuwant, najlepiej wcześniej rozcieńczony, żeby nie doszło do jakiegoś wielkiego spienienia. Proszę Państwa, jak obliczyć próbkę do tej mieszaniny? Wszystko to macie Państwo podane w materiałach konferencyjnych. Tu jest tylko taki, jeżeli chcemy na przykład próbkę zrobić w 200 ml wody, to jak obliczyć z ogólnej dawki podanej w etykiecie instrukcji tą dawkę, którą trzeba analogicznie zmieszać. Wyjdzie 2,5 ml zwykłych proporcji, w przekształceniach. Są tabele w materiałach konferencyjnych, podałam tam również Państwu, jak przeliczać z litra na mililitry i tak dalej. Wszystko to macie, nie będę tutaj mówiła. Mieszanie. Mieszamy składniki ze sobą, dodajemy do naszego rozpuszczalnika najczęściej woda. Energicznie mieszamy. Dobrze by było, gdyby ten pojemnik był zamknięty 30 razy mniej więcej. Tworzymy warunki takie jak w zbiorniku opryskiwacza, żeby dobrze doszło do wymieszania cieczy i pozostawiamy roztwór do oglądu, czy dobrze się zmieszało. Oczywiście w tym czasie sprawdzamy jego organoleptycznie, czyli wzrokowo najczęściej jak się zakopuje, czy nie doszło do rozwarstwienia, stworzenia się jakichś płaczków. Badamy również pH. Oczywiście najlepiej, aby było ono w granicach 7, ale ze względu na traktowane rośliny dopuszczalne jest 4,9. To zależy właśnie od rośliny, którą traktujemy. Odstawiony roztwór po 15-30 minutach kontrolujemy, jak się zachowuje, czy nie doszło do zwarzenia, wyodrębnienia się jakichś płaczków, właśnie osadu, śmietanki, czy na przykład nie zaczął nam intensywnie się pienić. Czy ta piana na przykład nie wydostaje się z pojemnika, no to już jest w ogóle niedopuszczalne. I po takim czasie, jeżeli ten roztwór rzeczywiście będzie klarowny, fizycznie odpowiadał naszym oczekiwaniom, może nadawać się do dalszego użycia. Jeżeli natomiast cokolwiek się z nim dzieje, nie radzę, ale to oczywiście Państwo podejmujecie decyzję. Jeżeli jest czas, to najlepiej by było zbadać go oczywiście, to co otrzymamy z mieszaniny, pod względem efektywności biologicznej. No a po zakończeniu okresu uprawy, po wyciągnięciu owoców z przechowania, również po zbiorze, możemy jeszcze zbadać płody rolne na obecność pozostałości. Jeżeli wszystko się nam uda, to znaczy roztwór będzie klarowny, biologicznie będzie spełniać nasze wymagania, będzie również bezpieczny w stosunku do żywności, którą otrzymamy po całym sezonie uprawy, wówczas gratuluję Państwu, można tej mieszaniny używać bez problemu. Natomiast należy jeszcze podkreślić, że wszelkie działanie danych środków może być modyfikowane mimo to, iż Państwo będziecie pewni danego roztworu. Warunki termiczne, fizyczne, mogą klimatyczne, mogą naprawdę modyfikować jego zachowanie się. Dlatego zalecam wielką ostrożność. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji.